Witajcie serdecznie w 5. odcinku Nowych Ości, w wyjątkowym odcinku, bo nagrywanym z publicznością. I co ma do powiedzenia nasza publiczność? Cześć widzowie. Tak, dokładnie, nie tego się spodziewałem. Ale Nowe Ości to jest taki program naukowo-rozrywkowy, w którym ja przedstawiam Wam nowe płyty lub nowe utwory, single, epki i tak dalej, ale bardzo często też takie numery lub płyty, które Wy podrzuciliście mi, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Skoro mamy to już za sobą, no to zapnijcie pasy, jedziemy. Dziś wyjątkowo zaczynam od czegoś innego niż muzyka, a od newsa. A newsa takiego, którego przeczytałem, rozkładając ten cały tutaj bałagan do nagrywania, na stronie Kult. A będzie to kontrowersyjne, bo dotyczy Behemota. Uwaga, czytam. Formacja Behemoth poinformowała o nie lada wydarzeniu. Zespół zagra specjalny koncert przed jednym z polskich kościołów. Póki co dokładna lokalizacja jest owiana tajemnicą. Cały występ będzie transmitowany na żywo przez internet. Odbędzie się on 5 września bieżącego roku. Do wyboru widz będzie miał obraz z 8 kamer w rozdzielczości 4K. No pewnie się obejrzy jak pojebane. No bo to Behemoth i obejrzy się na całym świecie przed kościołem i tak dalej. No, ciekawa inicjatywa. Dużo nowych numerów, singli i płyt, jak już wielokrotnie mówiłem, wpada mi w oko i w ucho na kanale Black Metal Promotion, czy generalnie na YouTubie, no bo to jest też fajna rzecz, że w dzisiejszych czasach na YouTubie dużo metalowych kapel potrafi się wypromować lub pokazać swoją muzykę i teledyski właśnie dzięki tej platformie, no a dzięki temu my mamy możliwość ich posłuchania i zobaczenia, co pewnie by się nie wydarzyło, gdyby nie tego typu serwisy. A mówię o tym dlatego, że wpadłem jakiś czas temu na Black Metal Promotion właśnie i zobaczyłem nowy numer zespołu Siren Dark. No tylko szkoda, że nic nie słychać, ktoś się pieprznął w uploadzie i wrzucił, słuchajcie, teledysk, na którym nie ma audio. Oczywiście wszyscy w komentarzach to zauważyli, więc trochę lipa. Natomiast później zobaczyłem, że to utwór z 4 kwietnia, więc w sumie do dupy z taką nowością. W komentarzach pod poprzednimi odcinkami pisaliście, że ciągle zapominam o nowym singlu zapowiadającym nową płytę zespołu Uada. No i faktycznie za każdym razem zapominałem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, albo lepiej późno niż wcale, bo Uada wypuściła drugi singiel do nowej płyty. Nazywa się No Place Here, tak? Chyba dobrze pamiętam. No i tutaj muszę przyznać, że takie mam mieszane uczucia, bo to fajnie się tego słucha, ale jednocześnie wydaje się takie trochę zbyt cukierkowe, nawet jak na ten zespół. No i dodatkowo kompletnie nie leży mi tutaj brzmienie stopy perkusyjnej. Nie wiem, kto to miksował i już teraz, jak to jest drugi singiel, to nie sądzę, żeby cała płyta brzmiała inaczej, więc mam wrażenie, że największym problemem nowego albumu Uada będzie właśnie takie dziwne, przytłumione brzmienie, między innymi perkusji, i to może popsuć wrażenia z odsłuchu, no ale ja tę kapelę lubię i nie mogę się doczekać. Chociaż słyszałem już, podobno ludzie mówili, że raczej nie ma na co czekać, no ale zobaczymy. Facebook zamęcza mnie wręcz sponsorowanymi postami promującymi nowy album zespołu Martwa Aura. To są kolesie z Poznania. No i jak mnie tak zamęcza, to stwierdziłem, że wrzucę też Wam, bo zobaczycie, posłuchacie, jak to brzmi. No i muszę przyznać, że chodzi to całkiem przyjemnie, na tyle przyjemnie, żeby zainteresować mnie pełnym albumem, który bardzo chętnie przesłucham, a może nawet zrecenzuję. Paweł z YouTube'owego kanału Druga Strona Medalu, pozdrawiam serdecznie. Podesłał mi ciekawy projekt francuskiego zespołu Nimrod. Ciekawy m.in. dlatego, że przy takim, nie wiem czy to jest jakiś black death metal, nieistotne, ale taki trochę symfoniczny, nie ma w ogóle wokali. Ja obstawiam, że oni po prostu nie mają wokalisty i dlatego nie mają wokali, a chcieli bardzo wydać płytę i przy kolejnej będzie, bo jakoś ciężko mi uwierzyć, że to jest taki zamysł, no ale może się mylę i poprawicie mnie. A jest to o tyle ciekawe, że no, francuska scena raczej się z taką muzyką, wydaje mi się, nie kojarzy, natomiast to całkiem przyjemnie chodzi. Na tyle przyjemnie, żeby sobie tego posłuchać. Po latach niebytu nowym wydawnictwem zaskoczy nas kultowy już Carcass. Nie będzie to pełna płyta, ale epka, która pojawi się 30 października. No i tutaj dużo osób widziałem w internecie, w komentarzach, może zarzuca to złe słowo, ale zastanawia się, dlaczego Carcass, zespół, który od dawna nie wypuścił nic dużego, postanawia wypuszczać pod koniec roku epkę, a nie pełną płytę. Ja wam powiem, wydaje mi się przynajmniej, że to w dużej mierze chodzi o pandemię koronawirusa, a to też wiąże się z tym, że zespoły nie grają koncertów. Co prawda te trasy koncertowe zostały przełożone na jesień, no ale patrząc jak się sytuacja na świecie rozwija, to raczej ciężko mi uwierzyć, że wszystkie te trasy dojdą do skutku. No a wiadomo, że ten cały schemat promocyjny nowej płyty wygląda tak, że zespół wypuszcza nową płytę, na której nic nie zarabia, bo wszyscy słuchają na YouTubie albo na jakichś Spotify'ach, Tidalach i Apple Musicach, a później jeździ w koncerty, na trasy koncertowe, gdzie zarabia pieniądze na ludziach, którzy usłyszeli nową muzykę właśnie w ten sposób, nie kupując płyty, ale wydają pieniądze na przyjście na koncert, na koszulki, na jakiś merchandise i tak dalej. No i jeżeli tych koncertów nie będzie, no to trochę głupio wtopić w pełen album, w nagrywanie i produkcję i promocję i tak dalej. Jeżeli można to zrobić epką, czyli krótszym, chyba tam 4 albo 5 utworów będzie. No i tak mi się wydaje przynajmniej. Albo nie mieli pomysłów na nowy album. Ale posłuchajcie, bo to taki po prostu normalny Carcass. Trochę się rozgadałem przy tym Carcassie, jakby to był normalnie Trochę się rozgadałem przy tym Carcassie, jak to by był... I tak ciągle jest, nie? Jeszcze prześwietlone wideo jest. Rozgadałem się przy tym nowym Carcassie, jak to by była najważniejsza dla mnie kapela na świecie, absolutnie nie jest, a taka jeszcze niepopularna opinia. Moją ulubioną płytą Carcassa jest album Swan Song z 96 roku i zdania raczej nie zmienię. Przynajmniej tak się zapowiada to nowe wydawnictwo. Realize that choice that is me. Nowym singlem uraczył nas ponownie zespół Over the Voids. Jest trochę inaczej niż w kawałku, który puszczałem tutaj w nowościach poprzednio, no ale też bardzo fajnie buja. Premiera płyty Hada już 28 sierpnia i mówiąc szczerze nie mogę się doczekać, aż przesłucham całość. Na koniec coś kompletnie lżejszego. Ja parę razy mówiłem, że lubię synthwave, a pewnie wy nie, ale może kogoś zainteresuje taka muzyka właśnie, żeby sobie trochę odpocząć od cięższych metalowych brzmień, a mówię o tym dlatego, że nowy album wypuścił zespół, czy w zasadzie formacja, bo nie wiem, czy w przypadku kapel synthwave'owych można mówić o zespole, Midnight Danger. Wszedł mi ten album bardzo dobrze, na tyle dobrze, że słucham go w kółko od kilku dni i jeżeli kogoś zainteresuje, to super. A jeżeli kogoś interesuje ten kanał, no to musicie go wspierać. W sensie nie pieniędzmi, tylko łapkami w górę, komentarzami i subskrypcjami. Ponownie powiem, że przez ostatnie 28 dni przyrost subskrybentów na kanale jest dużo większy niż był, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie tak dalej rosło, no bo fajnie, że content, czyli zawartość, te filmy się Wam podobają, wyciągacie z nich coś fajnego dla siebie, głównie nową muzykę, no bo tutaj o to chodzi, a nie o moje pieprzenie bez sensu. Moje social media latają po ekranie, jeśli macie wpaść, zapraszam, ochotę. Moje social media latają po ekranie, jeśli macie wpaść, ochotę. Pan nie wierzy. Moje social media latają po ekranie, jeśli macie ochotę wpaść, zapraszam serdecznie. Nic mądrego tam nie wrzucam, ale będzie mi miło. Niech rośnie ten kanał również w innych aspektach, co nie ma absolutnie sensu, ale może ktoś tam coś, jakieś fajne zdjęcie zobaczy, czy informacje z sieci. No i to tyle. Trzymajcie się, cześć.